Dzień dobry, witam Państwa na webinarze 29 czerwca, godzina dokładnie 12.03. I o tej porze mamy takie tygodniowe omówienie sytuacji na rynku walutowym. No dzisiaj, jak wiadomo, dużo się dzieje, także też myślę, że webinar będzie dość ciekawy. Mamy, jak to już Państwo pewnie zauważyli od weekendu i zwłaszcza dzisiaj rano, jest masa informacji z Grecji, więc webinar poświęcony głównie temu tematowi, ale no generalnie wszystkiemu, co się wiąże z walutami w tym kontekście, jakie mogą się powiązania właśnie wydarzeń w Grecji na inne waluty, też nie tylko euro, ale też na przykład franka, czy też pozostałe. Ja nazywam się Mark Rogalski, mail do mnie jest tutaj teraz na planszy, m.rogalski@bossa.pl. Niemniej zachęcam do tego, żeby pytania zadawać poprzez czata, czyli w miarę możliwości ja będę starał się na pytania odpowiadać i no myślę, że to dla Państwa też jest dosyć wygodną sprawą. Oczywiście poza tym można też obejrzeć ten webinar w innych godzinach. Od zeszłego tygodnia webinar jest nagrywany, także jeżeli ktoś na przykład jest w pracy, nie może obejrzeć, to oczywiście ten webinar można sobie obejrzeć na YouTubie właśnie później. Poszczegóły proszę tutaj kontaktować się z naszym działem sprzedaży, tutaj panie wszystko objaśnią. Jeszcze przed przejściem do meritum drobna uwaga, ale bardzo ważna, to, że to, co będą Państwo słyszeli, oglądali, nie jest formą rekomendacji, nie stanowi właśnie tego typu rzeczy. Ja tutaj nie podaję poziomu wyjścia na pary walutowe. Generalnie to, o czym mówimy, to mówimy o sytuacji, mówimy o tendencjach na rynku. No i generalnie ten webinar jest rozwinięciem tego, co mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej już w piątek po południu, czyli raportu tygodniowego. Raport tygodniowy, taki rynek w pigułce, z tego, co było, ale i też z tego, co może się wydarzyć, więc zachęcam, żeby robić w ten sposób, żeby przed webinarem obejrzeć sobie, czy poczytać sobie raport tygodniowy, znaleźć jakieś pytania, które go dotyczą i zadawać je właśnie na webinarze tu o godzinie 12 w poniedziałki, bo taka jest po prostu tutaj dla Państwa okazja. Więc już przechodząc do meritum sprawy, raport tygodniowy wygląda w ten sposób. Jest dostępny na stronie internetowej Bossa FX w zakładce analizy. Na górze są komentarze dzienne, na dole mam raport tygodniowy. I tak jak wspomniałem, ten raport wisi na stronie w piątki o godzinie 17 najpóźniej, więc zachęcam w piątki wieczorem na stronę DM-Bossa zajrzeć. Raport od razu powiem, pisany w piątek. W piątek pisany, więc tutaj niektóre rzeczy mogą wydawać się nieaktualne. Ja je tutaj ewentualnie, jeżeli takie będą, natychmiast skoryguję. Natomiast od razu powiem, że raport był pisany pod wersję taką, że jednak jakieś perturbacje w związku z Grecją się pojawią, więc tutaj zaskoczenia dużego, przynajmniej na bazie raportu, nie ma. W temacie Grecji jeszcze jedna ważna uwaga. Ja pokażę Państwu przez chwilę raport dzienny, tak w dużym skrócie, żeby powiedzieć, co się tutaj wydarzyło. Po pierwsze, rozmowy z Grecją zostały zerwane po tym, jak premier Tsipras, czy premier Grecji, w piątek wieczorem zdecydował o tym, żeby zwołać referendum. Referendum ogólnonarodowe 5 lipca, czyli to jest w najbliższy weekend, referendum w sprawie właśnie oszczędności, czyli
tego, czy obywatele zgadzają się na to, co żąda, zdaniem właśnie Tsiprasa, żądają wierzyciele, czyli reformy rynku pracy, reformy administracji, podwyżkę podatków, podwyżkę właśnie tym też VAT-u. I oczywiście Tsipras wezwał do tego, żeby obywatele to referendum odrzucili. Niemniej, co jest ciekawe, i tu już sondaże tu się pokazują, to podałem takie dwa źródła, AlkoPulse bądź Kappa Research, sondaże, które pokazują, że jest większy odsetek tych, którzy chcieliby głosować za tym, żeby jednak te reformy zostały przyjęte przez rząd grecki. Czyli wbrew temu, co premier Tsipras by przynajmniej oficjalnie oczekiwał. Sondaże pewnie robione, czuję, wczoraj, a sądzę, że im dłużej będzie trwał chaos w Grecji, bo pamiętamy o tym, że decyzje wczorajsze, lokalne banki Grecji zostały zamknięte na cały tydzień. Wprowadzono ograniczenia przepływu kapitału, ograniczenia zwłaszcza wypłaty z bankomatów, więc Grecy po prostu tutaj no, mogą czuć się bardzo niekomfortowo w tym względzie, więc sądzę, że niechęć do działań rządu będzie narastała, no bo Grecy jednak chcą żyć wygodnie, więc tutaj takie zamieszanie nie sprzyja wygodzie. W związku z tym sądzę, że referendum 5 lipca pokaże na to, że większość Greków jednak chce zgodzić się na oszczędności. W związku z tym teraz pytanie jest oczywiście, po co całe to zamieszanie, skoro Grecy zawsze, jak to pokazywały sondaże wcześniejsze, chcieli być w strefie euro. W związku z tym rząd, który prowadzi do sytuacji, w której Grecja będzie musiała wyjść z strefy euro, czyli tutaj pochodną tego, że będzie na przykład wprowadzenie drugiej waluty, czyli notowanie i euro, i drugiej waluty jednocześnie, będzie właśnie takim elementem do wyjścia z strefy euro. Więc pytanie, po co to rząd robi? Moim zdaniem, to też napisałem Państwu dzisiaj w raporcie, generalnie przepychanki polityczne skłoniły premiera Tsiprasa do takiego ruchu w piątek wieczorem. Generalnie sądzę, że premier wiedział, że jakakolwiek ugoda z wierzycielami będzie odrzucona przez sporą część Syrizy, tą skrajnie radykalną, skrajnie lewicową część Syrizy. I w związku z tym to referendum ma pokazać, że ci, którzy głosowali też na Syrizę, chcą tego, żeby to porozumienie z wierzycielami było zawarte. Więc tak napisałem, referendum miałoby na celu znaczne ograniczenie wpływów lewicowych radykałów w partii i być może wtedy premier nawet mógłby negocjować jakąś szeroką koalicję narodową, bo tak tutaj też można zobaczyć od kilku dni mamy większą aktywność lidera opozycji greckiej, czyli pana Samarasa. Jest to były premier Grecji, który od czwartku mniej więcej mówi o tym, że jest skłonny budować tak zwaną szeroką koalicję narodową, która właśnie by te reformy przyjęła i która by te reformy zaczęła wspólnie wdrażać. Czyli widać, że Nowa Demokracja próbuje wejść do gry, ponownie wejść do gry. Tutaj jeden z panów widzę pyta się mnie na czacie, po co w takim razie właśnie był premier Samaras ustąpił. I po co doprowadził do sytuacji, w której Syriza wygrała w wyborach? No, dobre pytanie. Dobre pytanie, być może chodziło o to, żeby pokazać społeczeństwu też greckiemu, że takie radykalne pomysły, jakie mają panowie z Syrizy, no nie są właściwe, tak? Więc jakby z punktu widzenia czystej polityki, no ruch
ruch polegający na wskazaniu błędu przeciwnika, tak, na takiej zasadzie. Natomiast tak, wracając do odnośnie sytuacji rynkowej, to co jest ciekawe, to to, że za kilkadziesiąt minut, według pierwszych informacji rannych o 12:45, szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker ma zaprezentować jakieś nowe, kolejne propozycje, które Komisja Europejska przygotowała wobec Grecji. A co jest ciekawe, to to, że Komisja Europejska opublikowała w niedzielę te propozycje, które miały być przedstawione właśnie Grekom i które miały być na sobotniej Eurogrupie, która w końcu no, już jest bardzo do skutku obrabiane. I co ciekawe, w tych propozycjach nie ma takich wyraźnych szczegółów odnośnie tego, czego Grecy bardzo nie chcieli. Czy nie ma wyraźnych szczegółów odnośnie cięć wynagrodzeń, cięć emerytur, cięć rent itd. Więc widać, że już w piątek, już generalnie w sobotę, to, co też mówiła sama kanclerz Merkel, że propozycja dla Grecji, która jest przygotowana, jest szczodra. Czyli widać, że uwierzyciela trzeba ustępować Grekom. Mimo tego Grecy odrzucili cały jakby pakiet propozycji, a premier Tsipras przyjął taką bardzo radykalną retorykę właśnie tego, że wierzyciele narzucają narodowi greckiemu swoje ustalenia, że tak nie może być, że naród grecki musi się sam powiedzieć. Czyli jakby taki nagły zwrot w stronę taką bardziej radykalną, właśnie moim zdaniem po to, żeby, tak napisałem, żeby odrzucić, zmarginalizować wpływ skrajnie lewicowych radykałów partii. Właśnie po tym referendum, które najpewniej będzie wskazywało na to, że Grecy jednak chcą zgodzić się na cięcia. To oczywiście wątek, który się też przewija, to jest wątek, który Grecy też cały czas chcą osiągnąć, czyli że wszystkie te rozmowy generalnie powinny zmierzać w stronę tego, żeby zadłużenie greckie było zredukowane. Coś ciekawe to, że MFW na takie redukcje by się zgodził. Zresztą sam MFW twierdzi, że spłata długu jest nierealna, w związku z tym trzeba go zredukować. Natomiast problem jest w tym, że taki manewr nie jest możliwy, przynajmniej na razie. I też chodzi o zwykłe prawne aspekty ze strony Komisji Europejskiej, czy też wierzycieli właśnie typu Niemcy, Francja, Włochy itd., ale i też ze strony Europejskiego Banku Centralnego, że nie można umorzyć długu publicznego. Takie są tutaj akurat ustalenia prawne, w związku z tym no, trzeba by pewnie jakoś się pozmieniać. Pytanie, czy się da i tak dalej. No, zobaczymy, na ile na przykład nie da się zamienić części długu na tak zwane obligacje perpetualne, o których kiedyś mówili sami Grecy. One miały być jakby, to są obligacje, które są emitowane z założenia bez terminu wykupu i są tylko opłacone z nich odsetki z tych obligacji. A tutaj Grecy chcieliby, żeby odsetki były płacone w zależności od wzrostu gospodarczego. Taki był pomysł przynajmniej jeszcze w marcu, w kwietniu, więc sądzę, że on pewnie gdzieś to by powracał. Oczywiście pytanie, na ile to się da w ogóle zrobić. Natomiast tak czy inaczej, moim zdaniem rynek powinien być ostrożny. Jest ostrożny, jak widać dzisiaj, co do tego, że rzeczywiście Grexit może mieć miejsce. Moim zdaniem nie do końca, czyli warto poczekać sobie do 5 lipca, bo może być po 5 lipca sytuacja zupełnie inna. Pytanie też, na co się zdecydują wierzyciele, czy też właśnie dzisiaj bądź jutro nie zaczną proponować jeszcze jakichś innych możliwości.
Odnośnie jeszcze wątku poza Grecją, to ważne jest to, że ważne jest to, że tak. I też pytanie, na ile MFW mógłby się zgodzić na to, żeby przesunąć w czasie jakąś tą spłatę. Ja pamiętam, że w zeszłym tygodniu była taka wypowiedź jednego z przedstawicieli MFW, który twierdził, że ten termin można przesunąć, jeżeli Grecy mieliby zaklepane porozumienie, a nie mieliby jeszcze gotówki. Natomiast pytanie, czy się da, zobaczymy. Może jakieś tam tutaj coś się da zmienić. Natomiast nawet jeżeli nie, to pamiętajmy, że jeszcze większe płatności są planowane około 20 lipca. To są płatności właśnie na rzecz Europejskiego Banku Centralnego i tutaj już jest, o ile pamiętam, 6 miliardów euro, więc to już suma dosyć duża i no wtedy już rzeczywiście nie da się tego w ogóle minąć. Natomiast teraz nawet techniczne bankructwo Grecji, jeżeli ono się nastąpi właśnie w środę, może w jutro, z wtorku na środę, czyli wtedy, kiedy 30 lipca, czerwca minie i trzeba będzie i pieniądze na MFW nie wpłyną, to wtedy nawet techniczne bankructwo nie zmienia tego, że Grecy mogą jeszcze rozmawiać. Czyli dopiero właśnie moim zdaniem po 5 lipca, jeżeli referendum byłoby na nie, grecki rząd byłby na nie, nie mieliśmy żadnych nowych ofert ze strony Europy, czyli Niemiec i Komisji Europejskiej, to wtedy oczywiście jest źle. Natomiast na razie jeszcze szansa właśnie na budowanie takiej szerokiej koalicji narodowej po 5 lipca w Grecji są możliwe. W związku z tym powstaje też pytanie, jak to ewentualnie rozegrać sobie na wykresach. Ja pokażę może. To jest akurat bossa USD, pokażę może bossa euro. To jest taki nasz koszyk związany z euro. On tutaj jakby zbiera notowanie euro dolara, euro funta, euro jena, euro franka. Najwięcej ma euro dolara, w związku z tym to jest para, na której koszyk jest najbardziej wrażliwy. Teraz tak, jedna uwaga. Wykresy na platformie bossa FX się rysują razem z niedzielą. Czyli tutaj nie ma tej luki, bo wykres się skończył rysować wczoraj o godzinie 24, czyli to przez pierwszą tą godzinę był dorysowany ten spadek. Więc od poniedziałku rano, czyli od poniedziałku w nocy, czyli od godziny 00 dzisiaj, wykres się rysuje do góry, bo jest odbicie. Technicznie to wygląda słabo, bo oczywiście tak pisałem Państwu i mówiłem tydzień temu, że tuż było ryzyko, że to się urwie, bo mieliśmy trzykrotne podejście pod 115,50, to się nie dało tego przejść za bardzo i zaczęliśmy robić świetlę spadkową do piątku, ona była gdzieś w tym miejscu. Tak, jak widzimy sobie, do 113,20 była do piątku. Więc do piątku mieliśmy przykrycie już tej białej świecy z zeszłego tygodnia, więc była formacja objęcia Bessy, tak zwana według terminologii wykresu. No i właśnie w niedzielę w nocy dorysowany spadek, naruszenie kanału, czyli widać, że z kanału się próbujemy wybijać. No i teraz tak, wskaźnikowo to o dziwo nie wygląda aż tak bardzo, bardzo źle. Czyli można przyjąć sytuację, w której po jakiejś wielkiej szarpaninie, która potrwa może jeszcze z jakieś parę tygodni, generalnie ten wykres będzie wyglądał w ten sposób, że my będziemy mieć do czynienia z jakąś falą do góry, jedną, drugą skorygowaną i trzecią, która idzie do góry. Czyli nie jest powiedziane, że tutaj bossa euro już ma iść tylko w dół. Myślę, że tu jeszcze będzie jakaś próba tutaj chodzenia przy górnych rejestrach. Więc
Bossa Euro wyglądający gorzej, ale nie dramatycznie. Tak to można powiedzieć. Tutaj z tego nie wynika bynajmniej już początek głębokiego spadku. Jeszcze szanse, właśnie tak mówię, 5 lipca, data, która może jeszcze dużo zmienić tak naprawdę w greckiej układance. Więc skoro tak, to zerknijmy jeszcze może na pozycję euro na rynkach. Ja się może tutaj posłużę ewentualnie taką nakładką, znaczy nakładką, czymś to Państwo mogło też sami zrobić, a to Państwo zaraz po prostu pokażę na gotowym wykresie. To będzie wykres oparty o to, co można znaleźć na platformie, czy na stronie Stock. Dlatego muszę znaleźć pod to dane i już zaraz to sobie zrobimy. To przesuniemy sobie coś, co można zrobić, jak powiedziałem, na stronie stoka, nałożyć, znaczy dać obok siebie wykresy przebiegu par danych z euro, wybrać zakres, na jakie dni potrzebujemy i tutaj, jak Państwo widzą, są wpisane wszystkie relacje euro do walut G10, czy łącznie z SEK-iem i NOK-iem, czyli z walutami skandynawskimi, łącznie z surowcowymi, z jenem, z frankiem i tak dalej. Co widać? Widać właśnie to tąpnięcie mocne w niedzielę wieczór i próbę odrabiania. I teraz, co jest ciekawe, zobaczmy, które waluty w relacji do euro praktycznie niewiele straciły. Euro SEK i euro NOK, czyli skandynawskie w zasadzie pozostają bardzo blisko zera. Czyli tutaj widać, że one są jakby no, jak na razie zachowują się inaczej niż reszta, a to wynika też z tego tak naprawdę, że waluty właśnie skandynawskie są bardziej wrażliwe na tak zwany wzrost ryzyka. Czyli tutaj zamieszanie na rynkach powoduje, że właśnie i SEK i NOK stają się słabsze. Więc w tym układzie, tak jakbyśmy u nas wzięli euro złotego, tak, że euro złoty jest 4,20, a nie 4,14, tak, na takiej samej zasadzie. To akurat jest to wokół zera, czyli zostało bez zmian względem tego, co było tydzień temu. Najbardziej euro-jen w dół. To oczywiście tłumaczylibyśmy tym, że jen jest walutą, którą się finansuje wszystkie operacje car trade. Jednak to gdzieś tam dalej istnieje. W związku z tym jen najbardziej zyskuje w sytuacjach, kiedy coś złego dzieje na świecie. Druga w zestawieniu widzę euro-dolar. Dolar też częściowo w jakąś formę car trade'u, znaczy dolar jest bardziej formą safe haven, tak, czyli bezpiecznej przystani, do której rynek dąży właśnie w sytuacji, kiedy coś się złego dzieje na świecie i rośnie globalne ryzyko. I tutaj widzę, że pozostałe euro CAD, euro NZD, czyli waluty surowcowe też podobnie jak te najmocniejsze. Czyli dolar i jen. Chociaż tak mówię, no jen najbardziej, dolar na drugim miejscu, reszta trochę dalej. Co dalej? Ja bym powiedział, że za chwilę rynek będzie sobie oceniał to, jak można by podejść do jakichś nowych propozycji Komisji Europejskiej w sprawie Grecji i tego, co jeszcze ewentualnie Niemcy mogliby zaoferować, bo wczoraj były takie ciekawe słowa padły ze strony greckich przedstawicieli, czyli tutaj pana ministra Varoufakisa, który twierdził, że Grecy mogą zmienić zdanie, jeżeli zmienią zdanie Niemcy. W związku z tym widać, że to jakieś wyraźne sugestie padają co do niemieckiej postawy. Układ techniczny na wykresie Bossa Euro no generalnie jest
jest słaby. Jeżeli ja taką linię tutaj przestawię, którą teraz przestawiłem, to widzimy, że co najwyżej możemy mieć szansę na jakąś częściowe zakrycie tej luki, które w zasadzie zaraz będzie miało miejsce, tak? Oczywiście takie szybkie tempo spadków też bywa trudne w utrzymaniu, więc nie zakładam, że to jest na długo. Ale jeżeli byśmy przyjęli scenariusz, w którym rynek zaczyna kombinować, czy po 5 lipca nie będzie jakiegoś porozumienia, to sądzę, że my tą spadkową linię trendu przebijemy po prostu idąc w bok. Więc będzie takie wyczekiwanie, które było domeną poprzednich dni, bo zobaczmy sobie, że środa, czwartek, piątek na rynkach był taki spokój, no i była nadzieja na to, że jednak jakieś porozumienie greckie się pojawi. Podobnie może być teraz, też będzie nadzieja, że po 5 lipca coś się pojawi. Mimo rzeczywiście warunki, jakie są teraz, są już sobie trudniejsze niż było jeszcze w zeszłym tygodniu. Teraz przez chwilę przejdziemy sobie do omówienia dolara i potem wrócimy już do poszczególnych par walutowych. O, to już możemy przejść do w takim razie. A, jeszcze odnośnie euro. To jest ważna sprawa, żeby to Państwu powiedzieć. Mieliśmy dość ciekawe dane ze strefy euro w zeszłym tygodniu, czyli jakby się pominęli zupełnie temat Grecji, to warto wspomnieć o tym, że mieliśmy lepsze odczyty wstępne indeksów PMI za czerwiec. Tutaj zwłaszcza dotyczy to Niemiec, gdzie PMI dla przemysłu się wyraźnie odbił do poziomu 51,9 punkta z 51,1. Usługowy też się odbił do góry, w związku z tym ta gorsza pasa, która była w ostatnich trzech miesiącach, się nam przełamała. Więc nawet mimo słabszego indeksu IFO, to jednak sądzę, że te PMI są tutaj ważniejsze w tym układzie i to dobrze sądzę, że wróży na kolejne miesiące, przy założeniu oczywiście, że temat grecki się nam to za bardzo nie zeskaluje i nie będzie jakiegoś problemu rozlania się tego wątku greckiego na inne kraje. Więc PMI jest lepsze i to jest pewnie plus. W tym tygodniu, że chodzi o dane istotne, to będziemy mieć inflację wstępną za czerwiec i będziemy mieć też już te końcowe odczyty PMI, bo wtedy mieliśmy wstępne. No i jak zerkniemy sobie na kalendarz, oczywiście możemy taki kalendarz zaraz ustawić. Wybieramy sobie wiadomości na list, wybieramy kalendarium. O, możemy zrobić to w ten sposób. Jeszcze spróbuję powiększyć troszkę Państwu czcionkę, żeby to było bardziej widoczne na ekranie. Jest wszystko. Wybieram cały tydzień. Mogę wybrać samą strefę euro i dostanę to, co mnie interesuje ze strefy euro plus Niemcy, Francja i tak dalej. Dzisiaj już z nami troszkę gorsze jednak dane na temat nastroju w gospodarce, ale nie mają gorsze, więc to do tego nie podchodzi za bardzo. Natomiast, tak wspomniałem, ta inflacja, która no dzisiaj jest akurat z Niemiec, o 14 podawana zbiorcza, jutro dla całej strefy euro, no oczekiwanie jest na poziomie 0,3, czyli takie same jak było w maju, 0,3 w ujęciu rocznym do góry. Jeżeli byłby odczyt lepszy, to byłoby nawet dobrze, bo to pokazywało, że rzeczywiście Europejski Bank Centralny no, wygrał tą bitwę w temacie deflacji, to ryzyko deflacji się oddala.
na takiej zasadzie można by do tego podejść. No i 1 lipca przemysłowe PMI je dla strefy euro, Francja, Niemcy też. Zobaczymy właśnie, czy to potwierdzenie tego dobrego czasu się nam utrzyma. W piątek PMI je dla usług. Oczywiście to wszystko, wiadomo, jest trochę z boku, bo Grecja jest najważniejsza, ale pamiętajmy o tym, że właśnie te aspekty właśnie wyższej trochę inflacji, ewentualnie lepszych PMI-ów, to jest coś, co sprawia, że Europejski Bank Centralny może powiedzieć, że ta polityka, którą zaczął prowadzić w zasadzie od marca, zaczyna się pomału sprawdzać. No i być może oczywiście Europejski Bank Centralny nie będzie miał takiej potrzeby, żeby wydłużać w czasie program QE, czyli to QE by się kończyło wtedy zgodnie z planem, czyli we wrześniu przyszłego roku. A w takim układzie to oczywiście jest temat, który na dłuższą metę by jakoś tam euro mógł wesprzeć. Powiedziałem, że będzie trochę o dolarze teraz i później przejdziemy już do konkretnych rzeczy, wykresów. Tu napisałem taki bardzo fajny nagłówek. No i zyskał, tak? Dzisiaj rano mieliśmy otwarcie koszyka. Jak spojrzymy sobie na koszyk Bossa USD, nawet to widać, że to jest właśnie otwarcie się górą wczoraj jeszcze wieczorem. I dzisiaj troszkę rynek się koryguje, bo wychodzimy. Czy znów są nadzieje na to, że jednak 5 lipca to się uda ustalić z Grekami? Ale pierwszy rzut był taki, że po prostu nie było porozumienia. Nastroje wczoraj wieczorem były bardzo złe. Dolar na tym wyraźnie zyskał otwarcie się luką, która wsadziła się za kryta. Prawie że, jeżeli patrzymy na koszyk Bossa USD. Natomiast tak, oczywiście pomijając Grecję, skupmy się może na tym, co ważnego się dzieje w ogóle w USA, bo tutaj się trochę dzieje. Po pierwsze, troszkę ciekawa wypowiedź jakiego pana Jeroma Powella z zarządu Fedu, wypowiedź, która poszła do prasy, słowa, gdzie Jerome Powell twierdzi, że wrześniowy termin podwyżki stóp procentowych jeszcze może być aktualny i że Fed w swoich założeniach miał przecież do pory dwie podwyżki stóp w tym roku. No jego zdaniem aktualny byłby właśnie termin wrześniowy przy założeniu, że gospodarka będzie kontynuować to ożywienie, które się pojawia teraz. Natomiast no, ja sądzę, że tutaj jednak to są troszkę na wyrost słowa, bo podwyżka we wrześniu musiała jakby się pojawić przy założeniu dwóch rzeczy. Po pierwsze, tego, że to odbicie w gospodarki w drugim kwartale musiało być rewelacyjne. Ono na razie jest, ale nie jest rewelacyjne. Oczywiście jeszcze mamy przed sobą dane czerwcowe, ISM-y, rynek pracy, ale sądzę, że tutaj jakby no nie ma za bardzo szans na to, żeby dane były rewelacyjne. No to będą dobre. Dobre dane, ale nie rewelacyjne. Druga sprawa to, że w obliczu zamieszania wokół Grecji, a ono się jeszcze pewnie przez parę tygodni by ciągnęło, jakieś ustalenia, jakieś dogrywanie szczegółów, to wątpię, żeby Fed podwyższał stopy w takiej sytuacji. To też się jakoś przesunie troszkę w czasie. I rzeczywiście ten termin, o którym rynek cały czas mówi, czyli termin grudniowy, ja to pokażę, skąd można wziąć tego dane. Strona CME Group, czyli te giełdy w Chicago, to można znaleźć właśnie dane oparte o rozkład kontraktów. I co my widzimy? Szanse na podwyżkę w lipcu wiadomo 0, oczywiste. Wrześniowa 16%, więc nie wiem, czemu Jerome Powell twierdzi, że to jest możliwe.
grudniowa 57%. Więc widać, że ten grudzień to jest pierwszy możliwy termin, w którym rynek przyjmuje założenie, że podwyżka się może pojawić. Wiadomo, styczeń tu się jest 72, czyli to jest bardzo duże prawdopodobieństwo ruchu, czyli grudzień bądź styczeń to są terminy, gdzie mógłby się właśnie pojawić ten wątek podwyżki stóp w USA. To oczywiście nie zmienia faktu, że dolar i tak może być w najbliższym czasie silny. Silny właśnie przez to, że dane oczywiście nie są może rewelacyjne, ale są dobre. Fed będzie tym bankiem centralnym, który jako pierwszy podwyższy stopy procentowe, nawet jeżeli miało być to w grudniu. W związku z tym dolar raczej już się wyraźnie nie osłabi. Tak to należy sobie wziąć pod uwagę. Dane, które były w zeszłym tygodniu, lepsze sprzedaż na rynku nieruchomości, natomiast dosyć ciekawe dane były na temat dochodów i wydatków. Wydatki wzrosły w maju o 0,9% w ujęciu miesięcznym, czyli bardzo, bardzo wyraźnie jak na ostatnie miesiące. Mieliśmy też dobry odczyt nastrojów konsumenckich Michigan, więc widać, że tutaj konsumenci się zaczynają budzić i to być może będzie rzeczywiście to, na co rynek czekał, czyli ten wzrost konsumpcji trochę napędzi ta gospodarkę i napędzi trochę też ceny. W związku z tym Fed będzie miał jakieś argumenty, żeby zacząć działać właśnie późną jesienią. Na bliższe dni, bardzo ważne dni w kalendarzu. Ja może pokażę od razu kalendarz, żeby to było wygodniejsze do oglądania. No dzisiaj tutaj trochę jest mało rzeczy, natomiast jutro dwie sprawy sugerują na uwagę. To jest Chicago PMI, czyli indeks regionalny Chicago i indeks zaufania konsumentów Conference Board, czyli taki alternatywny indeks do tego, co publikują panowie z Michigan, tak? Więc tutaj też widać, że oczekiwania są dobre, ma być lepiej w czerwcu. No i wreszcie ISM dla przemysłu, kluczowe odczyty, 53 ma być, czyli ciut lepiej. Ten PMI dla przemysłu, który był w zeszłym tygodniu, był słabszy, ale PMI się często rozjeżdżało z ISM, więc ani rynek na ISM bardziej patrzy. Mamy też ADP w środę, który będzie akurat wyjątkowo na dzień przed publikacją danych, bo tutaj z racji święta 4 lipca dane Departamentu Pracy nie będą w piątek później, tylko będą już publikowane w czwartek po południu. I tutaj widać właśnie, że rynek oczekuje bezrobocie w dół do 5,4, w sektorze pozarolniczym wzrost o 220 tysięcy etatów. No, nie jest to może super dużo, ale rynek jakby nie powinien oczekiwać bez przerwy odczytu na poziomie 300 tysięcy miejsc, bo to byłoby za szybko. Niemniej z drugiej strony też mamy taką prognozę, która jest w sumie łatwa też do pobicia, tak? Bo jest ustawiona, poprzeczka ustawiona jest raczej nisko niż bardzo, bardzo wysoko. Więc reasumując, lepsze odczyty ISM, lepsze odczyty ewentualnie tutaj po stronie payrolli w tym tygodniu dałyby szansę na to, żeby dolar się nam umocnił. Czyli niezależnie od tego, co się dzieje wokół Grecji, mamy też przesłanki ku temu, żeby właśnie dolar nie zyskał w tym tygodniu za sprawą tych danych z USA, które nie muszą tak w sumie być rewelacyjne, ale wystarczy, że będą dobre bądź nieco lepsze, żeby już ten ruch w górę wywołać. No i teraz zerkamy sobie na BOSSA USD. To jest tutaj koszyk dolara, który dom maklerski BOŚ też samodzielnie liczy.
Możemy zrobić sobie kilka takich linii, to jeszcze możemy zrobić sobie, widzę, jakąś formację w stylu trójkąta. Na ile to ma sens, to pewnie pokaże przyszłość, natomiast no, bo tak, troszkę mówię tak sarkazem, ponieważ formacja troszkę się wydaje być dziwna w tym ujęciu. Natomiast to, co jest ważne, to to, że tak, wsparcie, które możemy tu sobie wyznaczyć, możemy zrobić w oparciu o dwie rzeczy. W oparciu o to, że tutaj się zaczęła luka, myśmy ją prawie że przykryli, ale też możemy zrobić w oparciu o to, że łączymy sobie, tu już zostało to zrobione, linia pozioma oparta o jeszcze szczyty z stycznia i on to sobie przechodzi i ma punkt wspólny przy poziomie 80,10 mniej więcej, to jest ten poziom. Czyli w ujęciu dziennym moglibyśmy spaść do tej fioletowej linii, czyli wrócić do poziomu, który był w środę, czwartek, on tam był, prawie to było to, ale jeszcze nie było to, no ale generalnie to okolice. Tu moglibyśmy sobie zejść. Być może to będzie na przykład jutro, żeby się okazało, że tu Komisja Europejska coś ciekawego Grekom oferuje. Sami Grecy chcą właśnie reform, bo takie będą być może kolejne jakieś sondaże to pokazywały. Właśnie sondaże przed referendum 5 lipca. Natomiast potem sądzę, że dane z USA będą pchały rynek dolara do góry. Też będzie zawsze jakaś niepewność, no bo jednak co jeżeli referendum, no tak, to pytanie, czy uda się stworzyć rząd, czy jakiś rząd jedności narodowej, czy to będzie w ogóle możliwe, i tak dalej. To będzie dyskusja, która zawsze będzie jakąś niepewność prowadziła, w związku z tym tak czy inaczej teraz dolar się cofa, potem dolar może iść nieco w górę i analogicznie euro by wtedy przy założeniu koszyka bossa euro płasko bądź nieco w dół, euro mogłoby pójść nieco w dół w relacji do dolara. Więc teraz wchodzimy do meritum tego, co miało być na początku, czyli przechodzimy sobie do wykresu pary bossa bądź euro USD i widzimy co? Widzimy, że mamy bardzo ciekawą rzecz. Nerwówka straszna w niedzielę wieczorem, dziura na wykresie i ta dziura jest w zasadzie już prawie że przykrywana odbiciem, które jest prowadzone od godzin wczesno porannych, więc już mamy poziom 1.11.20. Naruszamy, widzę, linię spadkową trendu, która jest tutaj rysowana od 22 czerwca i teraz powstaje pytanie o to, czy ten ruch to jest jeszcze może pójść wyżej, czy też my tu się będziemy zaraz korygować. Powiem tak, dobrze się stało, żeśmy wrócili tak szybko do góry, bo nadal można rozgrywać ten poziom 10,51. Z tego powodu, że tu się zbiega też blisko linia wzrostowa trendu, czyli mamy oparcie o te dwa punkty. Od z dołka z kwietniem, dołka z majem, plus tutaj ta dawna strefa 10,51, 10,96, która kiedyś działała, też funkcjonuje, więc ten powrót do góry dzisiaj był bardzo, bardzo trafnie zrobiony i teraz sztuka będzie, żeby rynek obronił te okolice właśnie pomiędzy 10,51 a 10,96. Jeżeli to będzie wybraniał, to będą szanse na to, żebyśmy prowadzili wyjść wyżej. Natomiast nie sądzę, żebyśmy poszli bardzo, bardzo wysoko, bo tutaj 11,60, 1,12, czyli te okolice, właśnie 1,12, to mogą być bardzo mocne zasieki. I w kontekście tego, co powiedziałem o koszyku bossa dolar, o danych, które będą w tym tygodniu z USA i które mogą być dobre,
i o tym, że rynek będzie za chwilę czekał właśnie na tego piątego lipca w strefie euro, co powodowałoby niby ruch płasko, ale kontekst danych z USA może korygować nas w dół. Natomiast no, tutaj oczywiście pytanie jest tylko o to, czy w tym tygodniu uda się powrócić poniżej poziomu 10,51. To jest, sądzę, klucz w tym wszystkim. Zakładając, że po 5 lipca tu jakieś porozumienie w Grecji zacznie znowu kiełkować, to być może tu coś w tym temacie uda się rozegrać, że my zobaczymy na euro, że my zobaczymy na euro dolarze jakąś próbę wyjścia nawet do 1,13, ale to dopiero temat przyszłego tygodnia. Tu widzę, jeden z panów pyta się mnie o odwróconego RGR-a widzianego szeroko od stycznia, czyli tu widzę, to pytanie też się pojawiło w zeszłym tygodniu. Ja mówiłem, że tej informacji nie ma, bo to lewe ramię tutaj jest za małe, żeby uznać za lewe ramię. O ile to głowa jeszcze jakoś tam, powiedzmy sobie, taka podwójna by była, prawe jeszcze by było, to teraz mamy połamanie tej formacji, tak? Więc to tak i tak tu się nic nie da już zrobić. To, co możemy uznać, to, że ewentualnie zrobić tu sobie jakieś podwójne dno, a też, które widzę, jest słabe, zostało już naruszone i tu jakąś formację konsolidacji. Ale to na razie formacji mi się to za bardzo nie bawił. Bawił mi się właśnie w tą grę oczekiwań, która teraz będzie na rynku. W kontekście danych w USA, w kontekście tego, co się wydarzy w Grecji. Czyli reasumując, możemy podejść pod 1,1160, 1,12, natomiast wyżej raczej nie i powinniśmy bronić okolic 10,51 w tym tygodniu. Przy założeniu właśnie, że po prostu rynek nie będzie schodził niżej i rynek będzie czekał na to, co się wydarzy 5 lipca i dolar będzie nieznacznie preferowany właśnie przez to, że dane z USA będą lepsze. Czyli tutaj na tym koszyku Bossa USD byśmy zrobili coś takiego, tak? Czyli na koniec tygodnia byśmy wracali w okolicy 81,30 tam kilka. O, nawet widzę, że ta linia jest chyba nie do końca. Muszę poprawić jeszcze raz. O, 81,26. To byśmy jeszcze raz trudniej przetestowali w końcu tygodnia. Tak to można do tego podejść. Teraz wróćmy przez chwilę do sytuacji na rynku złotego. Na rynku złotego mieliśmy trochę nerwowości, ale przed tym jeszcze pokażę Państwu ciekawą bardzo rzecz. To akurat będzie zrzut z walut regionu. Tym razem na bazie, znaczy regionu, w ogóle World Emerging Markets. Tym razem na bazie tego, co można zobaczyć na aplikacji Thomson Reuters. Jeżeli ktoś taką aplikację, taki serwis posiada, układ 5-dniowy. O, tu widzę, że się pojawia coś ze strony pana Junckera teraz na serwisach. Natomiast na razie Juncker nie mówi o niczym nowym. No na razie mówi o tym, że tutaj są bardzo zawiedzeni postawą
postawą Grecji i że to nie powinna być taka gra w pokera, którą prowadzą właśnie teraz Grecy. Na razie nic tutaj nowego nie ma. Oczywiście Juncker powtarza to samo, co wcześniej mówił też minister finansów Grecji, że nie chcą być wyrzucani z Grecji. Juncker mówi, że oczekuje, że strefa euro dalej będzie posiadała 19 członków. Natomiast na razie konkretów żadnych tutaj nie ma. Odnośnie regionu, bo troszkę przerwaliśmy wątek. Najsłabsza waluta w zestawieniu poniedziałek, węgierski forint stracił na wartości 3%. Na drugim miejscu wysuwa się rubel, na trzecim miejscu złoty, na czwartym dewizę peso meksykańskie można wstawić, korona czeska na piątym, rumuńska leja na szóstym i na siódmym brazylijski real. Bardzo mocno cały czas zachowuje się turecka lira, o tym zaraz powiem później, ale to jest waluta, która staje się coraz ciekawsza w kwestii na najbliższych paru tygodni. Czemu najsłabszy węgierski forint? To można też wiązać moim zdaniem z tym, że stopy na Węgrzech mogą dalej spadać. Myśmy mieli obniżkę stóp procentowych w zeszłym tygodniu w Grecji, czy znaczy na Węgrzech. Natomiast zeszło do poziomu 1,5% i zaskoczenie było takie, że utrzymane zostało nastawienie gołębie. Rynek myślał, że to już będzie koniec, a widać, że węgierski bank centralny może dalej schodzić w dół ze stopami. W związku z tym ten forint węgierski był słabszy już troszkę w zeszłym tygodniu, bo widzimy, że o, ta różowa linia to właśnie jest forint węgierski. On tu oczywiście chodzi przy górnych rejestrach i tu od 25 już jest prawie jako pierwszy, tak? Więc to, że teraz dalej jest jako pierwszy, to w osobieniu to już nie jest zaskoczenie. Reszta walut, bym powiedział, rująca zgodnie. Odnośnie złotego kilka rzeczy istotnych to to, że po pierwsze, że nasi decydenci, czyli minister finansów, czy też prezes Belka, mają narzędzia, które mogliby użyć w sytuacji, kiedy złoto rzeczywiście byłby bardzo słaby. To kwestia chociażby wymiany części, znaczy sporej części tego, co zalega, a jest na bazie funduszy europejskich, czyli tam jest te kilka dobrych miliardów złotych można by wymienić poprzez rynek walutowy, właśnie euro na złotówki, więc to od razu też miałoby spory wpływ. Druga sprawa to to, że no reakcja rynku dzisiaj jest taka, że rynki są ostrożne. Po pierwsze, mając świadomość tego, że potencjalny Grexit nie będzie się rozlewał na resztę strefy euro, że strefa euro jest silniejsza niż jeszcze miała to miejsce 2-3 lata temu. Po drugie, to, że liczą na to, że 5 lipca coś się tutaj w tej Grecji zacznie zmieniać, tak? Więc, że to jeszcze nie jest koniec tutaj tej bitwy o Grecję. Niemniej układ techniczny, tak tutaj Państwu pisałem też w raporcie w piątek, układ wskazuje, koszyka bossa.pl wskazuje na postępującą słabość naszej waluty i sugeruje kontynuację ruchu rozpoczętego w połowie maja. No i teraz tak, dopiero złamanie rejonu 90-90-90-30 na koszyku będzie potwierdzeniem scenariusza spadkowego. Co my mamy na koszyku?
zostało to naruszone dzisiaj, znaczy dokładnie wczoraj, wczoraj późnym wieczorem. Czyli nam się wymalowała świeczka czarna, teraz ruch powrotny, ale ten rejon właśnie pomiędzy 90 a 91.30 jest naruszony i teraz może robić jako potencjalny opór. Czyli widać, że złoty, no niestety, ale raczej nie będzie wyraźnie silniejszy. Układ techniczny tygodniowy, no, wskazuje, że ta słabość naszej waluty może nie będzie aż tak wyraźna od razu, bo nie ma takiego dużego ruchu, bardzo dużego ruchu, ale będzie postępować. Czyli tracimy, troszkę odrabiamy, znowu tracimy, odrabiamy, tracimy, a generalnie wykres koszyka BOSSA.pl, czyli to instrumentu, który zawiera w sobie euro złotego, dolara złotego, franka złotego, funta złotego, on będzie szedł w dół. Spójrzmy na wskaźnik Trade za nami indeks, spójrzmy na MACD, to są ujęcia, zwłaszcza MACD. Jeżeli mam sytuację taką, że zawijamy się w dół przed poziomem zera, to jest z reguły bardzo zły sygnał. I tak się teraz stało, że mieliśmy tupnięcie mocne w dół, próba odbicia nieudane i znowu w dół. Czyli docelowo sądzę, że powinniśmy zejść w okolice, które już były w styczniu, czyli ten rejon 89-70 tutaj, który mamy na minimach. I tam ewentualnie zobaczymy, co dalej. Być może to się skończy i pójdziemy w górę. Natomiast na razie z tych poziomów to nie są jeszcze poziomy, z których złoty już mógł się umacniać na trwałe. Czyli to jest tylko umocnienie przejściowe, po którym złoty ponownie może być nieco słabszy. No i teraz przechodząc do poszczególnych par, euro-złoty, ujęcie, mamy tu ujęcie dzienne. Ok, to możemy takie użyć. Ujęcie dzienne, widać, że od kwietnia to stopniowo maszerujemy do góry. Marsz do góry z złamaniem kolejnych ważnych elementów. O, to możemy sobie tą linię wydłużyć dalej. To możemy sobie przesunąć. No i idziemy sobie pod górkę. Dzisiaj widzę, było stuknięcie w kolejną linię oporu. Bardzo blisko byliśmy poziomu 4,2050. Akurat nie było dokładnie stuknięcia, ale myśmy bardzo blisko tego poziomu byli. Rynek się teraz cofnął na 4,19, natomiast no, widać, że tutaj nic na razie nie zapowiada tego, że mielibyśmy już teraz się zawracać do dołu. Faktycznie ktoś powie, że jest wybicie i powrót, bo wybicie szczytu było właśnie dzisiaj w nocy, tego szczytu na 4,19,22 z 4 czerwca, ale to sądzę, że to jeszcze nie jest to, żebyśmy mówili o mocnym złotym. Tutaj w tym układzie wydaje się, że mamy szansę na nieco wyższe, jak to się mówi, levele, tak, więc możemy sobie tu przyłożyć zniesienia Fibonacciego. Pierwsze zniesienia całego tego spadku, który był pomiędzy grudniem a kwietniem. 61,8 zniesienia jest poziom 4,23, a 76,4, 4,29. Oczywiście, no ja powiedziałem tak, że bliżej jest mi poziomu 4,23
że tutaj ten rejon na euro złotym przez chwilę jakąś nam się tutaj może gdzieś przewinąć i dopiero wtedy będziemy mogli mówić, że możemy sobie zakładać powrót do mocnego złotego. Na razie nie. Tu dwa, że mamy jeszcze taką bardzo mocną strefę, tą brązową, też ona raczej nie do przebicia, więc po tą strefę gdzieś to się powinno trzymać i właśnie dopiero wtedy będziemy mogli mówić o jakichś tendencjach, które by zmieniały ten układ na złoto. Jeszcze zerkniemy sobie na chwilę na ujęcie, jakie jest na bazie wskaźników, tylko wyłącznie. No i widać, że wskaźnikowo tu brakuje jakiejś dywergencji, które mogłyby tutaj notowania nam jakoś w dół zepchnąć. Niby tutaj troszeczkę się poradzili w bok na RSI, na MACD, ale to jest za mało, żeby mówić o tym, że to jest dywergencja na spadek. Czyli euro złoty jeszcze ciągnie nam w górę. Dolar złoty. Dolar złoty, układ taki, że tu bardzo silny wzrost jeszcze w nocy, w niedzielę 3,80, prawie 3,82. Teraz cofnięcie 3,77. Technicznie mocne wsparcie, bardzo 3,74. I sądzę, że tutaj ten rejon 3,74 się będzie nam bronił. O, tu jeszcze propos przerwy. Przez chwilę mam słowa Junckera, które właśnie potwierdzają to, o czym napisałem dzisiaj rano, że w raporcie, że ostatnia oferta wobec Grecji nie zawierała cięć emerytury, wynagrodzeń, a dawała jakieś tu dodatkowe wsparcia socjalne. I to potwierdza Juncker też, czyli widać, że wierzyciele oczywiście poszli Grekom dosyć na rękę. No, pytanie właśnie, skąd ta rozgrywka Tsiprasa? No już tłumaczyłem czemu, tak, wcześniej. Dobra, wracając do dolara złotego. 3,74, bardzo mocne wsparcie, które sądzę, że się będzie bronić i koniec tygodnia powinniśmy, tak mówiłem ogólnie, dolarze iść pod górę, na sprawę danych właśnie z USA, które mogą być dobre, więc tu raczej liczę to, że będzie jeszcze raz 3,82 w końcu tego tygodnia, a rynek być może spróbuje wykonać jakieś jeszcze wyjście do góry, ale zobaczymy, jak się rozwinie tydzień przyszły. Bo być może nie, być może to jest tylko tak, że tu mamy 3,82, 83 i ta cała pomarańczowa strefa bardzo ładnie nam zadziała jako opór i od razu się odbijemy w dół. Ale mówię, na razie przyjmuję założenie, że 3,74 wsparcie, 3,82, 83 opór i zerkamy w przyszły poniedziałek, jak tutaj się rozwija sprawa właśnie po referendum w Grecji i jak się rozwija sprawa związana z ewentualnym rządem jakiejś jedności narodowej w Grecji, czy czymś w tym stylu. Teraz przejdziemy sobie przez chwilę do innych jeszcze par walutowych, bo mamy masę tutaj rzeczy. Tutaj widzę, że jeden z panów się jeszcze pyta mnie o scenariusz w ciągu najbliższego pół roku. No, dobre pytanie, bo pół roku to może być tutaj na rynku sporo. Natomiast ja powiem może w ten sposób, że wyraźne umocnienie dolara spodziewam się dopiero tak późną jesienią. Do tego momentu raczej ten poziom 3,96 nie będzie naruszony. Czyli tu jakaś konsola i czekanie na ten impuls globalny, który właśnie powinien przyjść wraz z
podwyżką stóp procentowych przez Fed, bo wtedy rynek zacznie ustawiać się na kolejne podwyżki, na kolejne ruchy i będziemy mieli właśnie już taki cały ciąg ruchu w górę. Na razie taki spora nerwowość. Wydaje się, że to jest już to, ale to jeszcze nie jest to, jeśli chodzi o dolara. Jeśli chodzi o euro złotego, to tak tu wspomniałem 4,24, 4,23 i być może to będzie na tyle w tym krótkim okresie i byśmy wtedy wracali poniżej 4,20, gdzieś w 4,15 ewentualnie. Dobrze, inne pary, bo inne waluty jeszcze są potrzebne, bo to nie tylko na tym się dzisiaj skupiamy. Obiecałem, że powiem trochę o lirze, bo że to jest bardzo fajna waluta, dająca ciekawe bardzo wskazania. No i dziś, jak spojrzymy sobie na turecką lirę, co tu na tej lirze nam się dzieje, to sytuacja wygląda bardzo ciekawie, bo widać, że tutaj, czyli chwilę po wyborach, mieliśmy szczyt słabości liry. To zarówno Eurolira, jak i Lira tak samo wyglądają, po czym rynek zaczyna się odbudowywać. No i teraz skąd to wszystko się bierze? Z tego, że dane makro już były lepsze od jakichś 2 miesięcy. Inflacja w Turcji jest wysoka, w związku z tym bank centralny stóp nie zmienia. One pozostają wysokie i widać, że bank centralny dopiero mógłby je obniżać w sytuacji, kiedy zobaczyłby realnie, że presja inflacyjna zaczyna spadać. Natomiast najważniejsze, że to jest taka, która dyktuje warunki na lirze, to jest polityka. Wcześniej się rynki bardzo polityki bały się tego, że te wybory do parlamentu przyniosą taki pad w parlamencie, bo i to się też sprawdziło, rządząca do tej pory partia AKP, partia, z której się wywodzi prezydent Erdogan, nie dostała większości. Ona dostała 41% poparcia, więc brakuje trochę głosów do tego, żeby mieć większość. Natomiast pojawiły się głosy w zeszłym tygodniu, że jednak możliwa byłaby jakaś forma koalicji pomiędzy partią AKP a taką prawicową partią MHP. Więc być może tutaj jakieś porozumienie będzie, bo prezydent Erdogan powiedział wyraźnie, że nie będzie tolerował rządu mniejszościowego, że ewentualnie jeszcze raz rozpisze wybory, a co jest ciekawe, sondaże pokazują, że w tym układzie AKP dostałaby więcej miejsc niż ma teraz, czyli widać, że Turcy jednak wolą mieć sytuację, w której jest rząd, niż w której jest ciągle pad na scenie politycznej. W związku z tym, innymi słowy, w tureckim ustawieniu politycznym gorzej być nie może, tak? Czyli może być albo rząd, albo jeszcze raz wybory, które dadzą AKP większość. W związku z tym już lira to dyskontuje, no bo carry trade na lirze no, jest bardzo fajną ofertą, tak, w takim układzie. Dość ciekawo, bo bank centralny ma stopy wysokie, jest dopiero przed ich obniżaniem, w związku z tym też ceny obligacji to mogą pójść potem w górę. Dane z Turcji robią się lepsze, więc tu też o tym pisałem tydzień temu i pan mówił na webinarze, formacja 2B, czyli wyjście na nowy szczyt i cofnięcie. I wtedy zawsze jest tak, że ten trend staje się dosyć szybki. No i zobaczmy zeszły tydzień, w którym turecka lira, czy eurolira prawie że każdego dnia skiwała. Dzisiaj na fali niby tutaj zamieszania w Grecji, tak, turecka lira traci minimalnie do euro. Do euro to akurat wiadomo, do euro słabe, ale do dolara też nie traci zbyt dużo. To mamy skok z 2,66 do 2,70. No, jak na skalę innych tutaj rzeczy na rynku, to nie jest bardzo skok. Zresztą, że teraz już się zaczyna korygować. W związku z tym wydaje się, że lira nadal
atrakcyjna w tym średnim ujęciu. Oczywiście chwilowo może być tak, że wejdziemy w jakiś teren boczny, może w jakieś małe osłabienie, bo to będzie wynikało z tego, że po prostu przez pewną chwilę, dopóki się w Grecji sprawa nie wyklaruje, będzie niechęć do otwierania, do grania spekulacyjnie. W związku z tym też do carry trade, który na lirze jest, też będzie mniejsza tutaj wola do takich decyzji. Natomiast to może być tylko okazja tego, żeby po prostu lepiej turecką lirę kupić versus euro czy versus dolar, bo to kolejne tygodnie powinny być to dla liry lepsze. Inne waluty z tych oczywiście walut majors, jen. Tutaj na rynku jena oczywiście dużo się za bardzo nie działo w kwestii makro. Tam te dane z Japonii są cały czas takie niewyraźne, mieszane, w związku z tym niby są wyższe wydatki, ale inne parametry są średnie, w związku z tym dalej Bank Japonii nie ma jakiegoś sygnału, żeby miał coś zmieniać w swoim nastawieniu. Natomiast jen jako waluta rzeczywiście jakby samoistnie teraz zyskuje, no z racji tego, że właśnie mamy pokrywanie tych spekulacyjnych pozycji opartych o carry trade. Tu zaraz Państwu wpiszę do koszyka właśnie par z jenem i sobie obejrzymy, jak to wygląda. No i widać, spokój, spokój, spokój i nagle w niedzielę wieczór siup do góry. Czyli dość wyraźne umocnienie jena właśnie na fali informacji z Grecji w niedzielę wieczór, która bazuje na tym, że po prostu jen jest właśnie tą walutą, która się umacnia przy każdym zamieszaniu. Teraz troszkę się nam wraca. No technicznie akurat nie mam potem koszyka par jenowych, a na przykład może wybrać sobie jakąś jedną bądź dwie waluty czy pary walutowe oparte o jena. Na przykład zerknijmy może przez chwilę na relację euro do jena, bo to jest coś, co było, o, tu widzę, że chyba nie mam tego narysowanego ładnie, to na drugim ustawieniu, co było też oczekiwane w raportach wcześniejszych, bo tutaj pierwszy raport, który pokazywał, że coś się na jej może dziać nie tak, bodajże się pojawił tydzień temu, około piątku, czyli tutaj w tych okolicach, byśmy mieli 139 jeszcze. Tutaj wskazywane było to, że jest ryzyko podwójnego, czy już w zasadzie potrójnego szczytu, niemożności przejścia przez 140,5 jako mocnego oporu i tego, że tu się rynek zaczyna urywać właśnie też, że trudno będzie utrzymać tą linię wzrostową trendu. No i widać, że mamy trend boczny. To taka, widzę, ciekawa rzecz, która się pojawia teraz, też przerwę z konferencji pana Tsiprasa, znaczy pana Junckera, to, że nie ma nowych propozycji dla Grecji, że one są na stole, natomiast jest ciekawa rzecz, że Juncker powiedział Tsiprasowi, że jest gotowy do dyskusji na temat redukcji długu, która byłaby dyskusja możliwa na jesieni, w związku z tym to nam się pojawia ciekawy wątek, że jednak to, co Grecy tam gdzieś są, może być dyskutowane. Tutaj Juncker mówi też, że cały czas drzwi są otwarte, więc że no widać, że jednak to, co tam Grecy chcieliby, właśnie nie może być w ogóle wzięte pod uwagę. Więc myślę, że to też zwiększa jakieś szanse na to, że jednak
Grecy będą chcieli się dogadywać właśnie z Unią, z Rzeczynami po tym 5 lipca. No zobaczymy. Na razie trochę tak mówię, co tu się dzieje. Euro do jena, widać załamanie w dół, spadek do okolicy wsparć 134,30, ruch powrotny, no i mamy szansę, jak patrząc też na te informacje wokół Grecji, być może na domknięcie luki, czyli 137,60, 137,80. Oczywiście wyżej nie za bardzo, bo tak ten wykres po prostu musi się po tym spadku jakoś tu jeszcze nam ułożyć, ale widać, że rynki, zwłaszcza właśnie rynek jena, będzie w najbliższym czasie no, czekał tutaj na te nowe newsy z Grecji. Być może jen już się bardziej właśnie nie umocni, ale po prostu jen powróci do tych poziomów, które były w piątek. Dolar jen. Tutaj sądzę, że ciekawsza rzecz, bo być może para, która bardziej jest przez Państwa śledzona, dolar do jena, układ możemy zrobić taki, że to może wykasujemy, bo widać, że z tego już nam się za bardzo nic nie ułoży, ale możemy dać sobie coś takiego i tutaj ja bym powiedział, preferowany układ scenariusz jest taki, że my się cały czas bujamy w takim trochę nudnym paśmie. Bo z jednej strony mocniej jena, bo było tak, bo Grecja. Z drugiej strony dolar musi być mocniejszy, bo dane w tym tygodniu, tak? Czyli sądzę, że do końca tygodnia dolar jen wraca gdzieś tutaj 124-123 te rejony. Tutaj wracamy z powrotem. Szerszy kontekst to jest taki, że na razie jakby początek budowania kolejnej platformy, z tym, że na poziomie wyższym już. I tym ograniczeniem wyraźnym od dołu są, będą szczyty, które były w roku ubiegłym, 2014 w grudniu i w tym roku 2015 w marcu. Czyli okolice 22 to jest jakby taki bardzo mocny punkt zaczepienia dla budowy tej platformy nowej w bok. Kolejna rzecz, która może być tu interesująca dla Państwa w kontekście innych też walut, frank. Na franku mieliśmy w czwartek słowa Jordana, czy pana szefa Banku Narodowego Szwajcarii, pana Jordana, który przypomniał jako inwestorom, że bank będzie aktywny cały czas na rynku, że będzie aktywny i będzie działał na rzecz osłabienia franka i że frank jest za silny. No i już widać było, że to słowo, że będzie aktywny, się sprawdziło w nocy, dzisiaj w nocy, czy teraz, czy parę godzin temu bank Szwajcarii się do tego przyznał, że były interwencje w nocy, no bo wiadomo, że wszyscy tak się na franka rzucili, bo to jest też taka waluta, która jest walutą safe haven, mimo tego, że jest masa niedogodności, jak chociażby ujemne 100%, no ale frank dalej jest tym safe haven. Oczywiście ta interwencja potencjalna, która była ponoć, tak, była w nocy, nie miała na celu, moim zdaniem, to jakichś wyraźnej zmiany trendu. Być może chodziło o to, żeby po prostu nie dopuścić do jakiegoś głębszego spadku w dół na parze euro do franka, zwłaszcza euro do franka. No technicznie rozkład jest taki, że mamy do czynienia z zejściem na wsparcia przy 1,03, odreagowaniem
szybkim w stronę oporu, domknięciem luki, bo ona się domknęła, 1.04.30 i no i w dół z powrotem, no bo jednak rynek, rynek to nie do końca wie jeszcze, jak ma postępować. Natomiast no, zakładając, że rzeczywiście powinniśmy czekać na tą Grecję na 5 lipca, no to wydaje się, że tutaj za bardzo nic takiego złego się nie powinno pojawić i że ten 1.03 powinien wytrzymać. Sądzę, że tu raczej przy tym poziomie pewnie się pojawiały jakieś spekulacje, że tu się aktywnie SNB. Więc poniżej 1.03 pewnie nie zejdziemy, no ale też wiadomo, że ten wykres nam do wiele nic nie mówi, bo mamy taki o szeroką, już teraz widać konsolkę, 1.05.40 z góry, 1.03 z dołu. Oczywiście należy słowo o jakichś interwencjach Banku Szwajcarii zawsze brać z ostrożnością, bo wiadomo, że Bank Szwajcarii nie ma takiej mocy, żeby zrobić interwencję, która by wyprowadziła kurs eurofranka gdzieś bardzo, bardzo do góry. No już pokazał to w styczniu, że się poddał generalnie z interwencjami, więc to są tylko głównie werbalne interwencje plus jakieś zmiany na poziomie Liboru, no ale to na razie nie wchodzi w grę. Czyli frank po umocnieniu w niedzielę wieczorem i troszeczkę tu aktywności SNB pozostanie raczej stabilny do końca tego tygodnia. Funt jest dość ciekawy i z tego powodu, że to pokażę Państwu wykres koszyka tygodniowego opartego o funta. Tu sobie zaraz to wygrzebiemy. Już to powinno być. On jest tylko dostępny u mnie na Reutersie, więc muszę akurat czerpać jakby z tego dane. Już za chwilkę będą Państwo to mieli. Zamienimy sobie to na świeczki w ujęciu tygodniowym. O, możemy to sobie pokompresować. Znaczy to jest bardzo fajna rzecz, bo to pokazuje, że funt generalnie od no już okresu widać dłuższego, bo to zaraz będą jakieś ponad 2 lata już są w zasadzie, jak funt nam idzie do góry. O, tu jest trochę dłuższe, zrobiliśmy ujęcie, teraz możemy to trochę ewentualnie zmniejszyć, dać coś takiego, o, a to tak co wychodzi. Generalnie widać w kanale wzrostowym, tak, i każde zbliżenie się do góry bądź do dołu kanału daje kontrę. Tu też mieliśmy taką sytuację 2015, czyli teraz w marcu. Tutaj pamiętam, że poszły słowa ze strony Banku Anglii odnośnie nadmiernej siły funta i też tego, że inflacja jeszcze będzie dłuższa, niska przez dłuższy okres. Tutaj akurat Bank Anglii dość sprytnie ograniczył zapędy inwestorów do podwyżki stóp w grudniu. To był marzec. Rynek się skorygował. Choć teraz widzę, że już nie aż tak nisko, jak mogło być, tak? Ale to jeszcze raz się wróci i znowu podchodzimy pod ten grunt rejestry. Więc widać, że ograniczenie co do możliwości zwyżki jest. I nie sądzę, żebyśmy wyszli do góry, bo co jak co, ale funt nie może być traktowany jako jakaś forma safe haven przed Grecją. To nie o to tutaj chodzi. Więc wątek funta może być ciekawy, bo w tym tygodniu mamy dane z Wielkiej Brytanii i tu może być sporo wokół tych danych, w środę zwłaszcza, zamieszania. Dane PMI dla przemysłu za czerwiec 52,5 punkta oczekiwane. Czy oczekują są dane lepsze? Jeżeli by były lepsze, pytanie, czy na to funt będzie miał siłę jeszcze pójść do
do góry. Być może już nie za bardzo. I tu właśnie to też właśnie zwróciliśmy uwagę, że to ograniczenie tutaj może się pojawić. Dwa, że on też się gdzieś tam przewija coraz częściej temat wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, więc tutaj wątek właśnie referendum, które niby, że to dopiero aż tam gdzieś za rok, natomiast no, generalnie na to rynek też się powinien nastawiać, bo zwłaszcza biznes brytyjski będzie miał wątpliwości co do inwestycji w Wielkiej Brytanii w kontekście właśnie wyjścia z Unii Europejskiej, bo zawsze tutaj to może się odbić jakoś negatywnie na funkcjonowaniu. Więc z funtem ostrożnie możemy zerknąć sobie na jakiś pierwszy wykres funta. No, pewnie najlepiej ułożyć sobie funta do dolara, bo to jest najbardziej taka para używana przez inwestorów. I co my tu mamy? Mieliśmy silnik tranzystorowy, mieliśmy wybicie, to wyglądało wszystko fajnie. I tu już też myśmy zwracali uwagę tydzień temu na webinarze, że jest ryzyko formacji 2B, czyli że naruszenie i powrót. No i jeśmy się wrócili, zatrzymaliśmy się na razie na wizy tutaj tej wsparciu lokalnym. Można było je tu narysować w oparciu o dane z maja. Okolice 1,5650. To na razie zadziałało jako wsparcie. Pytanie, na jak długo? Ja sądzę, że przy pierwszych lepszych danych z USA my idziemy jeszcze niżej. Czyli te PMI po prostu, ale gdyby byłyby lepsze, to być może to będzie trochę okazja tego, żeby lepiej wejść, że tak powiem, w trend, który się zaczął już tutaj 20 czerwca. Czyli perspektywa schodzenia niżej, to dokładnie już sobie zerkniemy, gdzie. Mamy taką ciekawą strefę pomiędzy 1,5410. Nie, wróć, co mówię. 1,5526 to jest dolne ograniczenie i górne ograniczenie tej strefy to jest 1,5590, czyli w te okolice 1,5526, 1,5590, to tutaj gdzieś moglibyśmy sobie zejść właśnie też na fali tego, że te dane z USA w tym tygodniu mogą po prostu być lepsze i dolara faworyzować. Mamy godzinę 13.30 i tu widzę jedno tylko pytanie, bo od jednego z panów odnośnie pary frank złoty i sądzę, że tak na koniec możemy to zrobić. Akurat nie udało się zrobić reszty walut w tym razem, bo mieliśmy dużo dzisiaj o Grecji i to wydaje się, że jest dość ważne i jak najbardziej zasadne, więc franka złotego możemy tu na sam koniec dać, zwłaszcza tym osobom, które poza inwestowaniem na Forexie mają jeszcze kredyt franku. Jako to jest taki interesujący temat. Ja nie pokażę wykres miesięczny, bo to rzadko się to ogląda. Ujęcie miesięczne wygląda w ten sposób, że tutaj mi było zejście do poziomu 3,80, ruch do góry. Dzisiaj 4,06 było na tapecie z rana, teraz troszeczkę lepiej, jest 4,03,5. I teraz tak, to się tutaj jakby nasuwa, to że rynek próbuje zrobić jakąś pewną formę podwójnego szczytu. To oczywiście wiadomo, że to było przerysowanie. Dla mnie wiarygodnym poziomem w ogóle oporu, jeżeli o tym mówimy, to franku, to jest poziom, który był wzięty stąd, ten 4,11. To jest troszkę przerysowany, ale powiedzmy sobie, to jakoś ma bardziej ręce i nogi niż tamten 4, tam kilka, prawie 5,0. Więc 4,10 to jest opór, wyżej niż to raczej nie powinniśmy wychodzić. I sądzę, że kolejne raczej miesiące, bo nie będzie to w lipcu,
powinny przynieść schodzenie franka złotego do dołu. Oczywiście nie mocne, ale tutaj jakieś, czyli jakby reasumując, bez jakichś fajerwerków typu 4,30 za franka, raczej tego bym się tu nie spodziewał. Sądzę, że właśnie temat grecki jeszcze będzie, tak wspomniałem na samym początku, dogrywany gdzieś po 5 lipca. Zwłaszcza, że tak tutaj wspomniał dzisiaj też szef Komisji Europejskiej, że opcje dalej są na stole, że można rozmawiać. No i zdradził też to, że oferta wierzycieli nie dotyczyła cięć wynagrodzeń. Czyli tego, czego Grecy stanowczo nie chcieli i mówili, że tego to się w ogóle nie zgodzą. Czyli tak naprawdę sądzę, że tutaj jest kwestia właśnie tego, że jest jakieś pole do tego, żeby znaleźć kompromis. Skoro wierzyciele już próbują tutaj iść na kompromis, jeszcze nawet Juncker dzisiaj wspomniał o tym, że na jesieni byłyby możliwe jakieś rozmowy idące w stronę cięcia zadłużenia, w związku z tym tym bardziej to jest dobre dla, byłoby dobre dla Grecji. Dobrze, jest godzina 13.34, więc już oczywiście jesteśmy trochę po czasie, więc webinar musimy niestety, ale zakończyć. Zapraszam oczywiście tych, którzy chcą więcej informacji do komentarzy bieżących, które są na stronach BOSSA. Webinar do obejrzenia jeszcze raz na YouTube, jeżeli ktoś się spóźnił dzisiaj. I zapraszam za tydzień w poniedziałek, też o godzinie 12. Będziemy, tak mówiłem, po referendum w Grecji i być może będzie to wyglądało jakoś lepiej niż wygląda to dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.